Dobry wieczór, witam wszystkich kibiców na drugim w sumie już odcinku grania z arcymistrzem. Nazwałem to BNB z GNG, czyli Blitze i Bulety z Grandmasterem i Globetrotterem, bo tak nazwałem swój profil na Facebooku. Reguły się nie zmieniły, czyli akceptuję wszystkie propozycje gry buletowej i blitzowej tempem 3 minuty plus sekunda. To jest najdłuższe, jakie mogę grać, żeby to za długo każda partia nie zajmowała. Ale mogę grać też na 30 sekund partię, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to jest, na minutę. Więc każde tempo mile widziane. No, z tym ograniczeniem 3 minuty plus 1 sekunda to jest najdłuższe, jakie może być. Dobry wieczór Radosław Szajewski, dobry wieczór. Zagram sobie rozgrzewkowego buleta z jakimś Szwedem, póki jeszcze nie ma wyzwań. Mam nadzieję, że wszystko teraz widać, czas moich przeciwników przede wszystkim, bo ostatnio tego nie było widać, no i wiem, że tak trochę gorzej przez to się oglądało. Gorzej się przez to oglądało, nie znając czasu, ale teraz myślę, że już wszystko powinno działać. Kibice mogą potwierdzić, czy wszystko działa. Dostałem taką średnią pozycję, szczerze mówiąc. Mało przestrzeni. Ale to jest bullet, więc za bardzo bym się tym nie przejmował. Zaraz jakieś wieża B1, wieża B5, może zagram. Może jednak nie. Może spróbujemy się poprzytulać do króla przeciwnika. O, na takie podstawki zawsze liczymy. Pozycja już jest bardzo przyjemna. Nie wiem, H5 chyba chcę zagrać teraz. Tak, dokładnie. No co, tutaj wszystko już powinno wygrywać. Tak, tutaj ewidentnie już nie powinienem mieć problemów. A może jeszcze, czyżby? Wszystkich zainteresowanych grą oczywiście proszę o chwilę cierpliwości. Skończę tę partię, to będą kolejne już z Polakami. Tu czas jest kluczowy, widać. O, tu już nie powinno być problemu z takim czasem. Ok, teraz patrzę, czy. No, może jeszcze zagram rewanż ze szwedzkim zawodnikiem, no bo rewanż zawsze wypada dać. Zapraszam oczywiście do komentowania. Będę starał się odpowiadać w miarę możliwości na wszystkie pytania. Oczywiście może nie przy partiach jednominutowych, bo tutaj trochę by mi to problemu mogło sprawiać, ale przy 3 minutowych już spokojnie powinienem dać radę. Tutaj zawodnik szwedzki chyba będzie w opałach. Jeszcze się jakoś z tego widzę, próbuję wycwanić i bardzo dobrze w sumie mu to idzie. Skoczek C5 nie może zagrać. Chyba coś przeoczyłem. No nie, dobrze, to wygląda dla mnie coś. I król jest jego w dość poważnych problemach. Powinienem tutaj mieć szansę nawet na wygraną.
Znowu coś chyba niedokładnie pograłem. Coś muszę z tym skoczkiem swoim zrobić. Z F6, który trzeba go tutaj do akcji wprowadzić na drugie skrzydło, żeby tu jakieś groźby stwarzał na tym krótkim czasie. Tak, tutaj moja przewaga czasowa jest na tyle duża, że powinna mi zapewnić... O, koń B2 miałem niestety. Oj, tu podstawiłem chyba. Nie, nie postawiłem. Tak, tyle się dzieje na szachownicy, że przeciwnik nie ma szans po prostu z tak krótkim czasem. Bardzo ładnie tu ograniczyłem jego figurę. Mogę tu zrobić obojętne jakie ruchy i wygrać na czas. Dobra, w takim razie czekam na propozycję. Maciek mnie wyzwał do gry na 1 minutę. Maciek z 05 Kato, czyli podejrzewam, że z Katowic, czyli ze Śląska, podobnie jak ja. Zawodnik bardzo szybko gra, co oczywiście w buletach. Bullet, bardzo dobra nazwa dla gry, wiadomo. Bullet to po angielsku znaczy pocisk, więc nazwa jak najbardziej oddaje charakter gry. Coś dzisiaj póki co niedokładności w mojej grze ewidentnie. Na razie nie czuję tego rytmu, co przy grach właśnie tych buletowych jest bardzo ważne. Pozycję mam oczywiście dużo lepszą. Kwestia, czy zamienię ją na cały punkt. No pionki D3 i D4 wiadomo to słabość. Mój skoczek ma dużo pól, gdzie może bardzo fajnie stać. Już przewaga czasowa też się zarysowuje. Już mam parę sekund więcej. Nie wszyscy lubią bulety, oczywiście. Blice dla niektórych są ciekawsze, bo więcej można, nie wiem, poopowiadać też o pozycji. Ja bulety lubię, bo są takie, no jakby to powiedzieć, mało zobowiązujące. Tak dla relaksu można pograć. Czasami jakieś takie bzdury pograć, że tak się wyrażę. No tutaj ta moja przewaga się trochę ulotniła. Coś cały czas jakoś tak bez pomysłu gram. No przeciwnik tutaj na przeczekanie mnie bierze. Teraz tylko czas mam niestety słaby. Aha, podwaliłem figurę jeszcze. O, pięknie. Oj, nie widział zawodnika, ale czas mam bardzo słaby i to może być niestety decydujące. Ale może zdążę zabić wszystkie... Dokładnie tak się stało. Zdążę zabić, ale nie zdążę zamatować niestety. A może zdążę? A, padł. Czas mi spadł, więc no tutaj... Nie było łatwo z Maćkiem z Kato. Może zagramy jeszcze rewanż. Okej. Okay. No, przynajmniej plus partii na 1 minutę jest taki, że bardzo dużo takich partii można rozegrać i w sumie każdy chętny, kto będzie chciał zagrać ze mną, będzie miał ku temu okazję. Tutaj się nie patyczkuję w tej pozycji, od razu frontalny atak na króla. Pozycja już jest wygrana, nie ma za bardzo jak się bronić przed wszystkimi tymi groźbami. Byle tylko nic nie podstawić, co dzisiaj akurat nie jest takim super prostym wyzwaniem. Zaraz będę odpowiadał na Państwa pytania, chwilę poświęcę może po tej partii, no bo jak mówiłem, w buletach lepiej się być w miarę skoncentrowanym. I nie widzę póki co tam Państwo piszą. Zaraz będę odpowiadał. Póki co muszę się mimo wszystko skupić choć trochę na grze. W szczególności, że ta gra dzisiaj u mnie kuleje. Nie da się ukryć. Skoczek E6. Czy mogę zagrać? A! Zobaczymy.
No i chyba jednak nie mogłem tak zagrać. Przesadziłem trochę król E8 i za dużo materiału bym poświęcił, ale na szczęście przeciwnik się pomylił i w następnym ruchu jest mat. Dzięki Maciek za grę. Zobaczymy, co tutaj Państwo piszą. Panie Zbigniewie, większa szachownica. Wiele osób ogląda na telefonie. Tak, pracujemy nad tym. O właśnie, zresztą tutaj jest informacja od tutaj centrum mojego wsparcia technicznego, bez którego tutaj te wszystkie streamy nie mogłyby się odbyć. Sam jestem trochę takim analfabetą, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc tutaj wielka zasługa Tomka Rzezińskiego i Maćka Cybulskiego. Kolejna partia z Alcybiadem. Ciekawe, skąd zawodnik pochodzi. Skoczek E1, błędna idea. W tej pozycji skoczek powinien pójść na D2 i na C4, a nie na D3. Czarne tutaj już nie mają większych problemów w tej pozycji. Chociaż powinienem wziąć większą kontrolę nad punktem E5, co póki co mi się nie udaje. Może teraz to zrobię, żeby ten ruch E5 nie był możliwy. Teraz mogę się skupić na poprawieniu figur. Trzeba włączyć wszystkie figury do gry. Punkt E4 na pewno jest słabością. Będę próbował to jakoś wykorzystać. Jeszcze nie wiem jak, ale powolutku, metodycznie. Jak to często w szachach trzeba. Może trochę przestrzeni uzyskamy, słabości na F6 się pozbędziemy. Teraz tego skoczka z F2 fajnie by było jakoś przegonić. Tutaj przepchamy, żeby tej kontry po linii B nie dawać. Jak tylko skoczek C3 odejdzie, my wejdziemy swoim na B5. No ciężko. O, teraz chyba mam taki ruch jak goniec G4. Jak wieża odejdzie na E3, to bije na E2, bije na C3. Tak właśnie zagrał, więc pozycja już jest wygrana. Nawet mogę tą jakoś z powrotem oddać. Jest super aktywność. Król idzie do przodu, popiąka D5. Nie będzie tu już najmniejszych problemów z wygraniem partii. Czas jest również lepszy. Nawet tego pionka nie oddam, bo po co? Nic kompletnie w tej pozycji już nie oddam. Pionka na B7 rzeczywiście tutaj oddam, ale to wszystko już jest bez znaczenia. Mam bardzo dużo czasu. Lepszy czas mam zresztą. Tak, udało się zwyciężyć. No może po tym potknięciu w pierwszej partii, oczywiście gramy rewanż, może po tym potknięciu w pierwszej partii jakoś się trochę przebudzę i zacznę przede wszystkim szybciej grać, bo taki jestem trochę ospały dzisiaj, szczerze mówiąc. Co w buletach, no nie jest dobre. Białe mają przewagę w centrum. Nie jest to jakaś super duża przewaga w pozycji, bo czarne też nie mają jakichś słabości. Będę próbował, co ja tu będę próbował zrobić? No na pewno ograniczyć jakoś jeszcze bardziej tę przestrzeń. Zamkniemy może tego gońca. Mój skoczek chce pójść na D4. Zastanawiam się, czy mogę teraz to zrobić. Chyba niekoniecznie. Jeszcze poczekamy. Skoczek na D4, że tak powiem, tutaj kontroluje sytuację w fajny sposób, ale nie widzę za bardzo planu, jak progres w pozycji dokonać. Czasami jak nie widać, jak zrobić progres w buleta, trzeba zrobić parę ruchów w miejscu, może przeciwnik się pomyli. Czarnemu na pewno trudniej tu robić ruchy, ma mniej przestrzeni, co chwilę coś grozi, typu wzięcie jakiegoś pionka przeze mnie. Więc tak, ruch B5 typowy motyw w tego typu pozycjach. Nie miałem nie dopuścić do tego B5, zagapiłem się szczerze mówiąc, przesłaniając tego gońca z F1 wieżą na E2. Czas też niestety się wyrównał, przed chwilą miałem lepszy. Więc jak już wcześniej mówiłem, coś dzisiaj nie najlepiej u mnie z formą. Mam nadzieję, że zaraz coś się poprawi. No, czy na czas na szczęście już mam wygraną. Tu nie powinienem mieć problemu. F4, żeby zagrać skoczek F3, skoczek G5, co na takim czasie może być groźbą wręcz już kończącą sprawę.
I Hetman H7, i Hetman F7 mat, więc dziękuję za partię. Zobaczmy, czy nie ma kolejnych chętnych. Jest kolejny chętny na partię 3-minutową, więc tutaj będę miał czasu więcej na interakcję. Dzięki, Alcybiad. Nie było łatwo. No ale w buletach to jest fajne. Każdy może wygrać praktycznie z każdym. To jest właśnie taki urok tej gry. Nawet zdarza mi się grać te bulety 30-sekundowe. To już w ogóle jest ekstremum. No ja trochę mam nieodpowiednią myszkę do takich 30-sekundowych zabaw i przede wszystkim też internet, ale... No, podoba mi się ta idea tych partii. Można naprawdę mieć kupę dobrej zabawy. No, widzę tutaj, widzę, że cały streamer mój, który gości często u mnie na streamie, Piotr Brodowski, rzucił mi wyzwanie. Więc zaraz z Piotrem zagram. Piotr Brodowski, jeżeli ktoś nie wie, jest bardzo dobrym blitzkarzem. Jest znany właśnie z tego, że no w blitza naprawdę stawia bardzo ciężkie warunki, więc nie będzie mi na pewno łatwo. Jacek D, witam Cię Jacku. Znowu jakąś taką niewyraźną pozycję dostałem. 40 sekund lepszy czas, ale w blitzu ten czas nie jest aż tak istotny. Zaraz zagram oczywiście dwie partie i rewanż z Euro Tripem. Następnie kibice już mogą robić sobie popcorn w mikrofali i zasiąść wygodnie w fotelu, bo będzie pojedynek z Piotrem Brodowskim. Tak, no tutaj nie mam kompletnie żadnej przewagi. Nie wiem, znaczy może jest jakaś mała przewaga. Mój skoczek na C5 jednak dominuje, ale niestety skoczek na C4 też będzie wkurzający. Jaki tu plan obrać? O to jest pytanie, prawda? Jak tu te figury poustawiać? Muszę się przygotować, pokryć pole E4 przede wszystkim. Pokryć pole C4. Ruch E5 tak, jest naturalny. Tutaj Eurotrip strasznie przyspieszył, więc to nie jest dobra wiadomość dla mnie. Wszystkie ruchy wykonuję bardzo szybko. No to chyba pora na B5, żeby jakoś do tej słabości na linii B może próbować się dobrać. No ale tutaj nie jestem zachwycony z mojej pozycji. No, mam te 40 sekund więcej, co jest bardzo fajne w blitzu, ale czarny ma tu na pewno swoje szanse, bo te ruchy H3 i F3 jednak osłabiły trochę moje skrzydło królewskie i ten hetman na D6 ewidentnie chciał pójść na F4. Tym ruchem skoczek D3 uniemożliwiam pójście tego hetmana tam. No to teraz spróbujemy przeblokować może zarówno przekątną... Co, coś podstawiłem, że tak szybko bicie nastąpiło? Nie, nic nie podstawiłem. Tak się zdziwiłem. Czasami jak takie ruchy szybko następują, to człowiek właśnie ma jakieś obawy, że coś podstawił. Tutaj dalej ta pozycja nie jest super łatwa. Ale to już do realizacji na pewno. Pół minuty więcej. Wrócę hetmanem na F2, żeby pokryć wszystkie te pola, tą linię E też odbiorę czarnemu. No to wrócimy teraz hetmanem na D4. Zwiążemy tego skoczka z królem. Grozi wieża B6, grozi wieża B7. Ciężko tutaj czarnemu na te wszystkie groźby znaleźć jakieś lekarstwo. O, podstawiłem wiecznego szacha, bo niestety zawodnik nie widział, niestety ja chyba nic nie mogę, a mogę dać szacha na pewno. No coś dzisiaj z tą formą u mnie nie najlepiej, nie widzę takich prostych motywów. Jak tak będę grał z Piotrem Brodowskim, to wielkich szans chyba nie ma. No tutaj podstawka hetmana powinna nastąpić, poddanie partii.
Więc jeżeli Eurotrip chce rewanż, oczywiście ten rewanż damy. Tym razem D6, wcześniej grałem C5, trzeba trochę urozmaicać. D6 goniec G4 to taki debiut z dawnych lat. Na D4 nigdy jakiegoś solidnego debiutu nie miałem, grałem zawsze jakieś lewizny, więc no ale na blitza takie lewizny są całkiem spoko. Oddaję parę gońców w zamian za popsucie struktury białemu. No i poza tym, że tak powiem, stali kibice wiedzą, że lubię skoczki. Nie miałem tym gońcem na E7 iść. Miałem zagrać G6, goniec G7, żeby tego gońca już na tej, że tak powiem, prawidłowej, przekątnej trzymać. Zagrałem nieuważnie. Nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. A Piotrek będzie stawiał na pewno twarde warunki. Jedyne co, to zacząłem grać szybciej, co na pewno cieszy, ale fajnie byłoby też grać po prostu lepiej. Pozycja taka pozapychana, nie ma co robić. Mam tutaj swoje przemyślenia co do tej pozycji. Poprawię jeszcze pozycję kilku figur, na pewno króla, żeby tu żadnych święceń nie było na H5, jakichś takich oczywistych. I będziemy próbowali zaraz coś tutaj otwierać w tej pozycji. B5. No można było się tego spodziewać. Chyba miałem B6 wcześniej zagrać. Coś z tym timingiem dzisiaj u mnie nie najlepiej. Nie wiadomo, jakimi gram, to powinno być widoczne. Niki powinny być widoczne na transmisji. To jestem zdziwiony, że tego nie widać. Na pewno nie widać. Proszę o potwierdzenie. Jak nie widać, to naprawdę szkoda. No, gram trochę jak osioł w tej pozycji, szczerze mówiąc. Czas mam gorszy. Dostałem informację, że widać niki, więc Michał Stańczyk, nie wiem, czy może potwierdzić, że on też widzi. Powinno wszystko być ok, jeśli chodzi o niki i czas, więc bardzo mi zależało, żeby widać. Dostałem informację od innego kibica, więc bardzo się cieszę. Tak, kolejna osoba potwierdziła, że widać. Aha, ale wygląda, jakbym ja grał białymi, tak? O to chodzi. Ktoś napisał, że nie widać. Czyli jest jakby błędna informacja, że jakobym miał grać białymi. No, gram czarnymi, więc to będzie trzeba jeszcze sprawdzić, czemu tak się dzieje. Aha, niki widać, ale nie wiadomo, kto jakim gra kolorem. Czyli niki nie zamieniły się po chyba poprzedniej partii, tak mi się wydaje. No zaraz będzie. No my na bieżąco oczywiście takie rzeczy próbujemy naprawić. Mam nadzieję, że czasy się zgadzają, że białe mają minutę 8, przynajmniej tyle. Co ja wyprawiam? Po prostu gram źle. Gram źle, to mało powiedziane. Gram bardzo źle. Mało przestrzeni, mało pomysłów, co tu grać. Chyba parę ruchów w miejscu muszę porobić, żeby trochę. No ale nie wiem, czy to dublowanie się po linii E ma jakiś większy sens. Co, nie mogę tu zabić? Chyba mogę. Po biciu na A6 mogę zabić na B2, tak? I jeszcze być słabość na C5. No więc tutaj mi się trochę poszczęściło. Też bicie na G6 będzie możliwe, prawdopodobnie.
inną jeszcze ścieżkę tutaj zawodnik wybrał. No w tym ataku nie powinno być jakichś wielkich szans, ponieważ mój hetman może się wrócić na g7. Skoczek zabije zaraz na c5 i pozycja jest wygrana. Pytanie, jakie opóźnienie w transmisji? No w sumie nie wiem, jakie jest opóźnienie w transmisji. To może bardziej właśnie pytanie do widzów. W sensie, jakie jest opóźnienie transmisji? Czy przeciwnik może na przykład słuchać tego, co mówię, i się tym sugerować? No mam nadzieję, że tego by nikt raczej nie robił. Tak, tutaj już pora, żeby białe się poddały. Tak się właśnie stało. Zobaczmy, czy wyzwanie od Piotra Broduskiego jest aktywne. A Piotr chce na 3 minuty grać. Myślałem, że buleciki zagramy czy coś, żeby więcej fanu było. To może Piotr się zgodzi na 2 blice i potem bulety. Pisze mi na czacie, że ma nerwy. Pytam, czy bulety potem po 2 blicach. Jako, że jest doświadczonym trenerem, uczy juniorów, też debiutów. Tak, to bulety potem zagramy. Okej, okay, więc parę partii zagram z Piotrem Brodowskim. Mam nadzieję, że będzie trochę zabawy przy tym i kibice wybaczą, że trochę więcej czasu poświęcę na partię z Piotrem. W trakcie blitzów na pewno będzie można coś o pozycji popowiadać. Białe mają parę gońców, ale ten goniec na D2 nie jest jakiś póki co perspektywiczny. Jest ograniczony przez własne pionki. Czarne nie miały żadnego problemu z rozwojem figur. Już mam wieżę na linii otwartej C. To zawsze jest plus. Zaraz zroszuję. No pozycja jest równa. Kompletnie równa. No tak, Piotrek tutaj wychodzi z założenia, że jeżeli jest w posiadaniu parę gońców, no to powinien otwierać pozycję. Bardzo słuszne założenie. Zaraz pewnie jakieś... No wieża C1, przydatny ruch. No może to nawet być jakaś mała przewaga białego. Może do tego E4 miałem nie dopuszczać. Ale nie ma tu na pewno jakiejś tragicznej sytuacji dla mnie. Ja gram czarnymi, Michał Stańczyk pyta. Mam nadzieję, że tutaj będzie to wiadome w następnej transmisji, kto jakimi gra, tak czy jak ja gram czarnymi. Mam słabość na C6, białe mają słabość na D4. Pozycja równa. Chociaż ta moja słabość na C6 wydaje się większa niż ta słabość na D4, ponieważ bardzo szybko białe przystąpiły do ataku tej słabości. Piotrek bardzo szybko zaczął grać. Czas jest równy. Oj, podstawiłem jakoś niestety. Coś dzisiaj ze mną jest naprawdę... Złego się dzieje, więc pozycja jest już przegrana. Czy można jeszcze coś tu powalczyć? Obawiam się, że nie. Tak, no coś dzisiaj jestem bez formy. Może w buletach się przebudzę. Tak, no jeszcze gońcem chyba źle odszedłem. No niestety, ta partia już praktycznie jest skazana na porażkę. Oczywiście walczyć będę do końca, bo to w blicach trzeba zawsze do końca walczyć. Lufcik trzeba zrobić, tu zaraz nastąpi C6 i wieża D7 prawdopodobnie. I nic dobrego mnie tutaj nie czeka.
No zejdziemy królem z ósmej linii. Nie wiem, co to ma dać. Może nastąpić... Wszystko tu może nastąpić, niestety. Czy jest tu jeszcze jakaś szansa? O, Piotrek wymienia hetmany bardzo słusznie. Tego też nie widziałem, więc... Wszystko jest nie po mojej myśli. No ale... jeszcze może jakiś krótki czas. Ale tutaj wieża B4 chyba zakończy, że tak powiem. No albo bicie po prostu. Tak, no fatalna partia z mojej strony. Zagram jeszcze rewanż i potem przerzucamy się na bulety. Dzisiaj niestety z tą formą nie jest najlepiej. No ale białymi figurami z Piotrem mam nadzieję, że już sobie poradzę. Hetman A8 to błędny plan w tej pozycji, na szczęście. Zobaczymy, czy uda mi się to wykorzystać. Tak, ruch E5 w tej konfiguracji nie wnosi za wiele do pozycji. Ja ruchem A5 taki punkt zaczepienia zrobiłem i ja sobie wybiorę dowolny, taki dogodny moment, żeby albo zabić na B6, albo to zostawić, więc a czarne ma trochę problemy z przestrzenią dla swoich figur, na pewno. Mam 40 sekund więcej. To jest plus. Piotrek myśli. Obym nic nie podstawił w tej partii. Zagram C3, żeby tą przekątną trochę wzmocnić. Też również mojego hetmana będę mógł włączyć do gry. Na A4 prawdopodobnie. Chociaż nie wiem, czy znowu chyba niedokładny ten ruch hetman A4 był. Tak, no właśnie. Przewaga oczywiście dalej jest wyraźna. Chyba, co, nie mogę wziąć pionka? Chyba mogę. Pozycja jest wygrana. Jeszcze jakieś sztuczki Piotrka. Piotrek znany jest z takich sztuczek, ale tu już nie powinien mieć problemów, więc no, Piotrek od początku miał problemy tutaj z tą pozycją. Hetman 8, E5, wybranie złego planu, dopuścił do A5 i to mi dało taką przewagę. No, ta linia A okazała się być bardzo ważną. No jak tej pozycji nie wygram, to znaczy, że jest bardzo źle ze mną. Drugi pionek na D6 spada, tak, Piotrek już nawet stwierdził, że nie ma co podejmować walki, więc zagram jeszcze może 4 do 6 partii. To teraz bulety z Piotrem. Zaraz go tutaj muszę wyzwać do gry. Albo on mnie wyzwie, no i no wychodzi. No w sumie byłoby łatwiej. Wyzwi. Minuta. No i zaraz będą bulety, będzie wesoło. Czy Piotrek zaakceptuje? Widzę tutaj kolejne wyzwania od ludzi. Wygrałem z Piotrem 1-1 w blicach, zaraz gramy bulety. Gram czarnymi z Piotrem. Powtarza wariant, myślę, że teraz już takiej głupiej podstawki nie zrobię. I nie powinno być tutaj problemu w tej pozycji dla mnie. Już mam lepszy czas minimalnie. Pokryję tutaj punkt G6, jakby Piotrek miał jakieś marzenia o
o jakichś kombinacjach. Wymienię jedną wieżę. Nie wiem, czy tutaj psucie sobie tej struktury dla mnie to jest dobry pomysł, ale ten biało-polowy goniec, to, że już go nie ma na szachownicy, to na pewno jest duży plus. Zawalczę o tą linię C. Postawię wieżę na C6, żeby była broniona. No tu musi być przewaga po mojej stronie. Hetman G2, kompletnie nie rozumiem ruchu. Aha, znowu niedokładnie zagrałem z tego, co widzę. No dużo tych niedokładności, ale na pewno mam przewagę, bo ten goniec czarnopolowy mój jest dużo silniejszy od i figurę zdobywam, więc Piotrek zaraz się podda. No przewagę pozycyjną miałem przez całą partię. Zagramy taki gambit, po biciu na D4 zagram C3. Piotrek nie chciał tego pionka, więc gramy na równym materiale, ja gram białymi, jakby to tam jeszcze na transmisji było niejednoznaczne. Piotrek chce oddać białopolowego gońca. Ciekawa decyzja na pewno, więc mam parę gońców, przewaga jakoś tam przestrzeni, przewaga na pewno jest po mojej stronie. Piotrek bardzo dobrze się czuje z tym gońcem na G7, on lubi te gońce, gra m.in. w sycylijskiej wariant Drakona, gdzie ten goniec jest bardzo silny. I Piotrek również gra obronę królewską indyjską, gdzie też ten goniec idzie na G7, więc jest generalnie fanem tego gońca. Przewagę mam tutaj na pewno w centrum. Może po tym ruchu już niekoniecznie. Poświęcę pionka na B2 w zamian za to, że przejmuję inicjatywę na pewno. Albo może tak mi się przynajmniej wydaje, że ją przejmuję. Z tą inicjatywą to różnie bywa. Tak, tutaj znowu coś pograłem niespecjalnie, szczerze mówiąc. Ten pionek na A jest bardzo groźny. Pionek na C3 mi spada. O, jeszcze inaczej, jeszcze postawiłem w ten sposób. Tak, tutaj jest czas na poddanie się. Cały czas widać, jak bo szachów. Tak, ja to jestem ciekaw. Ja gram czarnymi teraz, tak czy siak. Ten problem na pewno będzie rozwiązany następnym razem. Dobrze, że tutaj kibice zwracają uwagę na takie rzeczy. Gram czarnymi i mam nadzieję, że czas przynajmniej się zgadza. Piotrek znowu gra to swoje ustawienie z królewsko-indyjskiej, tylko tym razem ma tempo więcej, ale przewaga od razu jest po mojej stronie. Teraz już jest bardzo duża przewaga, co mogę po prostu pionka wziąć za darmo. Więc mam 10 sekund więcej i wygraną pozycję. Zobaczymy, czy to wystarczy. Z Piotrkiem zagram mniej więcej 4 bulety. Następnie wrócę do partii z wszystkimi innymi chętnymi. Więc to jeszcze dosłownie parę minut i będę grał no, z wszystkimi, którzy będą mieli na to ochotę. Panie Zbigniewie, czy jest jakaś szansa na serię materiałów szkoleniowych na kanale u Pana? Szansa na pewno jest. Już myślałem o czymś takim, żeby coś takiego zrobić. No, na pewno będziemy myśleć. No, dopiero co w sumie uruchomiłem tutaj ten pomysł z tym graniem, z wszystkimi Polakami chętnymi. Więc... No wszystkiego naraz na pewno tak od razu zrobić nie można. Tu chyba wygrywam partię, więc Piotrek chyba się podda. No to tak idziemy partia za partię.
Więc generalnie w blitzu jest 1 do 1, w bulecie prowadzę ja 2 do 1. W sumie to będzie chyba ostatnia partia z Piotrem, a może jeszcze zagramy dwa więcej bulety. Może z Państwem zostanę trochę dłużej niż ta godzina, godzina 15, jak to ostatnio wyglądało. Postaram się trochę więcej czasu, przynajmniej te półtorej godziny dzisiaj poświęcić. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Znowu przewaga jest po mojej stronie, ale ostatnio nic kompletnie z tego nie wynikało, że miałem przewagę, bo pograłem bardzo niedokładnie. Czy tutaj czegoś nie podstawiam na C4, na B7 na końcu będzie wisiało. Ciekawie to wszystko wygląda. Nie za bardzo wiem, jaki ruch zrobić, a w buleta to bardzo nieprzyjemne uczucie, jeżeli nie wie się, jaki ruch zrobić, a ten czas leci, leci i leci. Para gońców, przewaga w centrum, słaba mobilność czarnych figur, więc przede wszystkim skoczek na E6 jest słaby. Mogę podprowadzić sobie króla. Czarny wybrał taki sam plan, ale mój goniec po prostu tutaj na D5 jest dominatorem. Tak, to jedyna szansa Piotrka, żeby powymieniać te wieże. Znowu coś chyba tutaj Piotrka wypuściłem niestety. W tej pozycji i czas mam słaby, w ogóle tak się zagadałem trochę. A tutaj trzeba się spieszyć niestety. Podstawiłem pionka. Na szczęście Piotrek nie wziął, ale zaraz to może wziąć, niestety. Czas przyspieszyć. Tak, tutaj już na sekundach powinienem wygrać, bo Piotrek chyba się nie zorientował, jak wygląda sytuacja z czasem. I udało mi się wygrać na ostatnich sekundach. No to jeszcze dwa bulety zagram z Piotrem. Mam nadzieję, że ciekawie się ogląda. Napiszę w czacie może ostatnie dwie. A zagramy coś weselszego. W buleta takie, że tak powiem, śmieszne pomysły no przechodzą, po prostu można tak zagrać, nie jest to nic strasznego. Pionek na H3 nie jest może jakimś super groźny, ale czarne moim zdaniem nie mają tu żadnych problemów. Pionek na D4 jest izolowany, od razu jest atakowany, musi nastąpić D5. I możemy zaraz zrobić krótką roszadę, myślę. I przewaga jest po stronie czarnych z uwagi na parę gońców. Hetman H5 przegapiłem. Może nie było takie groźne. Tak, skoczek F4. Chce mi zdobyć tego pionka na H3 w jakiś sposób, niestety. Więc... Aha, czas goni nas, niestety, więc... Tu już zagrałem niedokładnie, mam 10 sekund mniej, więc bardzo kiepsko to wygląda. Już nawet więcej niż 10 sekund. Mam strat. Spróbuję powymieniać trochę materiału. A ten pionek na H3 dalej niestety jest słaby. Powinienem zachować wieżę, źle robię, że je wymieniam, ale już zrobiłem premove'a. Ciężko mi się z niego wycofać. Króla powinienem aktywizować. Może mi się uda pionka za pionka wziąć. Trochę powymieniać. Trochę przyspieszyłem też. Więc wygląda to całkiem ciekawie. Oj, skoczka zaraz podstawię niestety, ale Piotrek może nawet nie zdążyć mi tego pionka na G7 zdobyć,
Więc wygram po prostu na czas. No w bulecie tak to bywa. Nie wiem, czy Piotrek ma jakąś myszkę słabą, bo miałem 13 sekund mniej, a udało mi się jeszcze wygrać, więc w bulecie póki co jest wynik 4-1 dla mnie. Piotrek napisał, że mechanicznie przegrywa, słabo gra na minutę. No tak, ewidentnie coś, nie wiem, czy myszka słaba, czy może brak doświadczenia gry w tym tempem. Coś na pewno jest na rzeczy. Teraz tej pozycji chyba ma kiepską. Może zrobić pionka na e5, ale wtedy się pozycja otwiera i no nie zazdrościłbym mu wtedy pozycji. No ma duże problemy teraz na pewno. Ta wieża na c8 jeszcze stoi o tyle niefortunnie, że ten skoczek jest związany. Skoczek f8 tak musi nastąpić i zdobędę wieżę na c8. Następnie zagram wieża e1 do centrum. No olbrzymie problemy tutaj Piotra w tej pozycji. E6, skoczek E6 to już naprawdę spore ryzyko moim zdaniem niesie ze sobą taki ruch. A i C5 potem chce grać. No to może tutaj Piotrkowi jeszcze się uda coś w tej pozycji uzyskać. Białe pola, na pewno kontrolę nad białymi polami muszę odzyskać. No to sobie odzyskałem tą kontrolę, świetnie. No, niestety Piotrek podstawił. No to chyba czas na partię z innymi chętnymi. No, Piotrek nie ogarnia na minutę. Więc może na 2 minuty następnym razem zagramy, żeby tak połączyć te 3 minutówki i 1 minutówki. Tutaj Flavian 2008 proponuje mi grę tempem 3 minuty plus 2 sekundy na ruch. Jak wspominałem, najdłuższe tempo, jakim mogę grać na tym streamie w sumie, to tak sobie ustaliłem, to 3 minuty plus sekunda na ruch. Bo 3 minuty plus 2 sekundy to jednak trochę za długa ta partia, a jednak staram się rozegrać jak największą liczbę partii z jak największą liczbą ludzi. Piotrek tutaj zgodził się ze mną stoczyć ten pojedynek, więc z nim zagrałem trochę więcej partii. Mam nadzieję, że kibice mi to wybaczą. Białe grają Hetman D2, nie za bardzo wiem po co, bo robienie długiej roszady w tej pozycji jest o tyle ryzykowne, że ten ruch A4 osłabia strasznie to skrzydło hetmańskie. Tak samo ruch goniec, znaczy bicie na E5 jest o tyle niefortunne, że ten mój goniec z E7, który był ograniczony trochę, teraz wchodzi do gry i myślę, że czarne tutaj nie mają żadnych problemów w tej pozycji. Napady typu skoczek G5 nie powinny być groźne, po broni wieżą po prostu pionka, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że czegoś tutaj nie przeoczyłem. Zaraz zagram chyba H6 i tego skoczka pogonię, bo bicie na F7 oczywiście jest mało opłacalne, bo wieżą zabije na F7. Tak, teraz jest taka groźba, że chce mi zabić na F7 dwa razy i na końcu hetman C4 szach zagrać ze zdobyciem gońca na B4. Więc na pewno muszę na to uważać, więc zrobię taki profilaktyczny ruch. Hetman E8, bronię na F7, w przyszłości bronię na E5, schodzę z linii D. Więc no schodzę z całej masy tutaj takich nieprzyjemnych motywów. Teraz przegonimy skoczka. Niech mi stąd ucieka. I teraz mam do wyboru albo zagrać zaraz skoczek C5. I chyba tak zagram. Muszę jednak tego gońca... tego nie liczyłem. Czy to jest takie dobre? Nie sądzę. Po prostu powinienem w stanie wybronić tej pozycji. Flavian, widzę, słyszał moje tutaj rady a propos tempa gry, żeby proponować maksymalnie 3 plus 1 i tyle zaproponował. Mundus DCP52, cześć, witam na kanale.
Witam na kanale. No tutaj czarne mają dwie figury, Zawierze i Pionka, ale przede wszystkim chodzi o jakość tych figur. Moje figury bardzo fajnie grają, te czarne pola są słabe w obozie białego. Tymi skoczkami będę zaraz tam po tych polach hasał. Skoczek na A2 póki co jest wyłączony z gry. Czołem arcymistrzu, WKS Hetman Wałbrzych. Czołem. Podejrzewam, że to świetnie Cię widać, świetnie Cię słychać. Cieszę się również. Dla tych ludzi, co teraz dołączyli do streamu, nie do końca prawidłowo są teraz, wyświetlają się kolory, jakimi kto gra, więc dla niewtajemniczonych muszę powiedzieć, że ja gram czarnymi. Następnego streama na pewno będzie to poprawione, tak jak teraz na tego streama zostało poprawione to, że widać czas, co jest w sumie przy grach blitzowych i bulletowych bardzo istotne. Mam tutaj przewagę minuty, pozycja wygrana, białe nie mają żadnych kontrszans, co jest bardzo ważne. Co by tu zagrać? Tego skoczka z C5 chciałbym przerzucić w jakiś odpowiedni sposób. Może goniec E7, taki ruch. Pokrywam pole D8, zagram w przyszłości coś może... Teraz to mogę przekątną zająć główną chyba. No te czarne pola są bardzo słabe w obozie białego. Zaraz mój goniec stanie na E5, a może A5 jeszcze zagram, żeby to B4 nie było takie groźne. Goniec na E5, oczywiście dominator. A można by było trochę powiększać szachownicę. Po prawej stronie jest jeszcze trochę miejsca. Tak, na pewno na następnym streamie szachownica będzie powiększona, więc za wszelkiego rodzaju niedogodności serdecznie przepraszam, ale wszystko obiecuję, będzie poprawione na następnego streama, który się odbędzie w piątek. Już zachęcam wszystkich, to z tych takich moich streamów prywatnych mówię, w piątek, bo streamy PZ Szachowe ruszają jutro, znaczy ruszają, już ruszyły w niedzielę. Następny stream będzie jutro, potem jest w środę, w czwartek, w piątek jest mój stream, w sobotę, niedzielę kolejne. Będziemy streamować turniej Magnusa Carlsena, jak również Mistrzostwa Europy, więc streamowania będzie sporo. W turnieju Magnusa Carlsena, jak wiemy, będzie grał Jan Krzysztof Duda, któremu będziemy oczywiście kibicować. Taką perełką będzie na pewno pojedynki Magnusa z Janem Krzysztofem Dudą, więc liczymy, że będzie co komentować. Czekam na to, czy Krystian Kania 948 zaproponuje mi rewanż. Jeżeli nie, to przystąpię do partii z Flawianem 2008. Tutaj komentarz, fajnie, że PZ Szach zaczął swoją działalność w internecie. No myślę, że bardzo fajnie. Szachy to jest jeden z nielicznych sportów, które teraz można uprawiać, że tak powiem, prawie bez żadnych ograniczeń. Przez internet strasznie dużo odbywa się szkoleń, turniejów. Najlepszym przykładem właśnie turniej Magnusa. Też przy okazji chciałem zaprosić, jak już mówimy o organizowaniu imprez i Polskim Związku Szachowym, zaprosić na ostatni weekend maja, 30-31 maja, odbędzie się impreza organizowana przez Polski Związek Szachowy z okazji Dnia Dziecka. 20 godzin łącznie streamu. Cel szczytny, będziemy zbierać pieniądze na Dom Pomocy Społecznej w Elblągu dla dzieci, na sprzęt podtrzymujący życie dla dzieci, które tego potrzebują, więc cel jest szczytny, zapraszamy już teraz. Można już teraz wpłacać pieniądze na stronie zrzutka.pl. W komentarzach zaraz, mam nadzieję, moi koledzy zamieszczą linka do tej zbiórki. Będą prowadzone również aukcje, prawdopodobnie za pośrednictwem serwisu Allegro. Będą różne gadżety wystawione również przeze mnie.
Wiemy, że Radek Wojtaszek już przygotował bardzo fajne rzeczy, żeby na tej aukcji można było sobie wylicytować i wszystkie pieniądze, 100% pieniędzy będzie przeznaczone na ten sprzęt medyczny dla dzieci, więc myślę, że impreza wszystkim się spodoba i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału. Będę tę imprezę prowadził razem z największym youtuberem w Polsce, czyli z Mariancello. W sumie taką, można powiedzieć, no, gwiazdą, nie bójmy się użyć tego słowa. Wszyscy, myślę, wiedzą, kim Mariancello jest. Bardzo fajnym youtuberem. Bardzo fajne materiały przygotowuje dla wszystkich tak naprawdę. Więc cieszę się, że dane będzie mi z nim prowadzić tę imprezę. Więc już się dowiedziałem, że linki zostały zamieszczone na czacie, więc wszyscy mogą sobie już to sprawdzić. Aukcje ruszą, mam nadzieję, za kilka dni. Zrzutka już jest, że tak powiem, aktywna, więc można te pieniądze wpłacać. Na pewno cel jest bardzo szlachetny. Tak się trochę zawiesiłem, bo w sumie pora pomyśleć nad jakimś planem większym w tej pozycji. Biały powinien tu mieć jakąś małą przewagę z uwagi na tego pionka na A6 przyzostałego. Teraz, jak widzimy, też udało mi się popsuć strukturę czarnego. Słabość jest na E6, więc słabość na E6, A6. Wydaje mi się, że przewaga jest wyraźna. Również mój skoczek jest lepszy. Tutaj tak, Mariancello zrobił nawet Hot 16 Challenge, zgadza się, widziałem. Bardzo fajna inicjatywa, też cel szczytny. Próbuję tym skoczkiem pomanewrować, żeby jakoś próbować na G5 im pójść i zaatakować punkt E6. Jeżeli nastąpi ruch H6, to osłabi to trochę skrzydło królewskie i będę próbował to wykorzystać. Tak, ruch skoczek E4 bardzo logiczny. Skoczek chce pójść na F4, więc wiąże go z tą wieżą. Wieża z A8 nie może odejść z uwagi na to, że broni punktu A6. Wieża F4 jest niemożliwe z uwagi na pionka na E6, więc czarne teraz nie mają za bardzo co zagrać. Tak, H6 to przewidywałem, że taki ruch jest możliwy. Zastanawiam się, jak teraz tę pozycję ugryźć. Jakiś ruch G3 niestety jest niemożliwy z uwagi na wieżę F8 i ten nacisk po linii F, więc zagram może wieża E2, żeby profilaktycznie popronić punktu F2. Chcę zagrać G3 i skoczkiem z F3 odejść po wieża F8. Taki jest plan. Teraz wieża F8 już kompletnie nie jest groźne, więc tym bardziej zagram G3. Arcymistrzu, ale wiesz, że masz gorszą moc. No, Flavian, to rozumiem, jakiś tutaj faworyt z Wałbrzycha. Czy ja mam gorszą? Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że mam gorszą w tej pozycji. Może coś z moją oceną pozycji nie gra. No, na pewno mam dużo lepszy czas i słabość na A6 jest widoczna. Chyba już nawet mogę na A6 tego piona skonsumować. Na H4 odbiję sobie hetmanem. Aha, tutaj hetman Wałbrzych próbuje na mnie wywrzeć presję. No, słusznie. Czemu nie? Co tu teraz zagrać? Jakoś by się chciało. Punkt F2 już nie jest zagrożony. Zagramy wieża E1. Są dwa plany. Albo wieża A1, albo wieża H1. Może jednak z tym planem muszę poczekać. Żeby nic tu nie podstawić. To jest to, na czym powinienem się skupić. Bo pozycja na pewno jest wygrana. Ale nie jest też taka prosta. Zajmiemy tą siódmą linię, żeby te pionki podwisały na D6 i chyba mogę zabić na D6. Wisi mi na F2 pionek, niestety, jest zagrożony, więc muszę coś z tym fantem zrobić. Wrócimy na E4 po prostu.
Flawian przyspieszył, więc widać, że jakieś tam doświadczenie w tym blicu ma. Hetman G2, profilaktyczny ruch, bronie na F2, bronie na G3, żeby żadne kopyta tutaj nie groziły. No niestety ruch H4 się zbliża, na pewno. Zagramy z... Trzeba trochę też przyspieszyć, mi się wydaje. Nie wiem, czy ruch wieża E6 jest poprawny. Ale na pewno na tym czasie czarne nie są w stanie wszystkiego policzyć. To jest taki plus. Hetman E4 powinno załatwić sprawę, myślę. Dokładnie tak. No, partia na pewno bardzo ciekawa. Paweł, bo rozumiem, że pod tym nickiem Hetmana Wałbrzych kryje się Paweł Kowalczyk. Pozdrawiam Pawła. Jeszcze dziś pamiętam, ile mi problemów stworzył we Wrocławiu na Mistrzostwach Europy chyba w Blica. Chyba tam było 1-1 wynik w dwumeczu, albo nawet przegrałem ten dwumecz. Nie pamiętam dokładnie, szczerze mówiąc. Ale problemów miałem co nie miara. Rewanż z Flawianem. Już patrzę, czy jakieś kolejne wyzwania mam. Widzę, że mam, więc proszę o cierpliwość. Godzina już minęła. Ja myślę, że do 20.30 spokojnie możemy tego streama poprowadzić. Te półtorej godziny myślę tak w sam raz dla kibiców, żeby pooglądać partię. Może czegoś się dowiedzieć, może zadać jakieś pytania. Zawsze zachęcam oczywiście do zadawania wszelkiego rodzaju pytań. Mogą dotyczyć one totalnie wszystkiego. Teraz przerzucę hetmana na skrzydło królewskie, bo na B6 ten hetman za wiele nie robił. Mogę nim pójść na H6, gdzie będę obserwował tego pionka E3. Hetman na H6 też jest stosunkowo bezpieczny póki co. Partie są grane na czeskomie, tak, dokładnie, partie są rozgrywane na platformie czes.com. Nie bardzo wiem, jak się zabrać do tej pozycji. Zagram A5, żeby trochę przestrzeni zyskać, żeby mieć zawsze zagrania opcji jakiegoś goniec A6 w przyszłości. Te białopolowe gońce chcę zmienić, ponieważ ten goniec na D3 może czasami patrzeć. Chcemy pootwierać trochę z uwagi na to, że mam parę gońców i tego gońca czarnopolowego trzeba trochę ożywić. Wykorzystuję to, że ten goniec na C4 był niebroniony. Teraz słabość jest na C4, którą też spróbuję trochę przeatakować. No ten mój hetman na H6 jednak nie stoi jakoś super, super korzystnie. Zagram skoczek F6, żeby to pole 4 zabrać, więc będę chciał wymienić tam jakąś figurę, jeżeli będzie opcja. Skoczek E5. No, wygląda bardzo rozsądnie, ale nie wiem, co po goniec D6 białe mają przygotowane. Bo chcemy zabić na E5 i popsuć strukturę białego. Czy jest szansa, żeby powiększyć szachownicę? Tak, jest szansa. Myślę, że szachownica będzie powiększona następnym razem. Biorę to na siebie. Oczywiście nie ja ją będę powiększał, tylko Tomek Grzyniewski, który się zajmuje tymi wszystkimi sprawami technicznymi i wymiata w nich chyba lepiej niż ja w szachach. Więc liczę, że tak, że następnym razem szachownica będzie większa. No tutaj zastanawiam się, jak, o co chodzi, czy ja nie wygrywam po hetman H4, czy ja czegoś nie widzę. No wydaje się, że wygrywam. Nie wiem, czemu po takim długim namyśle, po 40 sekundach nastąpił skoczek G4, ruch, który od razu figurę podstawia. Skoczek nie może odejść z uwagi na mata na H2. No i w sumie w następnym ruchu gram goniec bije G3 i hetman H2 zaraz potem, więc no białe mogą się poddać. Więc jak tylko Flawian jeszcze postanowił wykonać parę ruchów.
No i partia zakończyła się matem, więc zobaczymy, kto jeszcze chce zagrać. Wyzwanie od Emilki było już dość długo wisiało, więc no jeszcze panie mają pierwszeństwo, więc z Emilką spróbuję pograć. Przypominam, że jutro o 16 zapraszam wszystkich na streama. Rusza turniej Magnusa Carlsena z udziałem również Jana Krzysztofa Dudy. Stream potrwa mniej więcej 3 godziny. Tam chyba 4 partie będą rozgrywane tempem. Nie pamiętam, jakie jest tempo. Może zaraz dostanę informację z centrali, że tak powiem. Czy to było 15 plus 10? 15 plus 10 chyba, więc mniej więcej 2,5-3 godziny pewnie komentowania. No i najlepsi szachiści na świecie, w tym Magnus Carlsen, którego partię uwielbiam oglądać. Właśnie Magnusa brakowało mi na tym Pucharze Narodów rozgrywanym, gdzie ktoś tam zupełnie nie po Magnusowi, że za dużo pieniędzy chciał, czy coś tego typu, więc na pewno fajnie, że teraz Magnus będzie. Pytanie, czy wszystkie partie wygrane, czy ktoś uszknął choćby pół punktu? Tak, wyczką. Dlatego było mi trochę łatwiej, bo widziałem, że na tym krótkim czasie wolno dosyć te ruchy wykonywał, więc na tym krótszym czasie miałem jakąś tam przewagę z tego względu. I jeszcze w partii w buleta jednej zremisowałem, zapomniałem, nikt zremisowałem jeszcze jedną partię. Czy będzie Kacper Polok? Nie wiem, jak się pojawi i będzie chciał grać to czemu nie? Zagram z wszystkimi chętnymi, którzy mają flagę polską. Reguła jest dość prosta, więc z Kacprem też oczywiście bym zagrał. Magnus Duda to będzie coś, może w końcu Jan Krzysztof Duda się przełamie i ogra Magnusa, ostatnio same remisy. No, ogrywanie Magnusa to nie jest prosta sprawa, to tego chyba nikomu nie trzeba mówić. Magnus to jednak Magnus. Doskonała technika, oczywiście nie trzeba nikomu o tym mówić. Ale no wiadomo, będziemy kibicowali Jankowi. W sumie taka na całym świecie. Janek już jest stałym gościem tych turniejów, co oczywiście zostało też docenione przez Magnusa, że Janek dostał zaproszenie do tego turu. Pozycję mam tu oczywiście wygraną w kości. Jakoś więcej, jeszcze jakieś pionki więcej z... No pozycja kompletnie wygrana. Jeszcze mam wolnego pionka C, goniec na D3 trochę ogranicza białe figury. Hetman na F6 stoi bardzo dobrze. Nawet mogę pozwolić białemu zagrać to skoczek D7. Mogę oddać tą jakość w zamian za to, że mam takie super, super piony, więc tą jakością na się nie przejmuję. Mam trzy wolne piony. To jest tak zwana transformacja przewagi, czyli oddałem część materiału w zamian za to, żeby pozycja była prostsza i no i łatwiej się ograło po prostu. To właśnie pamiętam, jak jeszcze uczęszczałem na zajęcia w moim klubie szachowym, mój trener Włodzimierz Niwiński, to był trener klubowy, nie mój osobisty, właśnie pamiętam zajęcia, że był taki temat. Sami oddajemy część naszego materiału, który wcześniej zdobyliśmy, w zamian za to, że pozycja się upraszcza i mamy przewagę taką decydującą pozycyjną. Więc temat tamtego wykładu, dokładnie wszystkich, że tak powiem, test, które się zawierały w tamtym wykładzie, nie pamiętam, ale pamiętam samą ideę. Kolejne wyzwania, widzę tutaj, mi zawodnicy rzucają. Niestety nie zdążę ze wszystkimi chętnymi zagrać. Tutaj jakość połączenia trochę się pogorszyła.
Mam nadzieję, że wszyscy mnie słyszą, bo widzę, że jakość połączenia trochę mi tutaj szwankuje niestety. Mam nadzieję, że zaraz to się poprawi. Jakby było mnie bardzo źle słychać albo coś innego się działo, to oczywiście proszę kibiców o zwrócenie uwagi. Teraz chyba jest już lepiej. Gram B3 oczywiście, hetman broni pionka na A5. No tutaj taki samograj tak zwany, tak? Okej, okay. Jak Emilka zechce, zagram jeszcze z nią rewanż. Prawdopodobnie niedługo będę musiał pomyśleć o zmianie formuły, jeśli chodzi o dawanie wszystkim rewanżu, no bo mam nadzieję przynajmniej, że chętnych będzie przybywało na moim streamie do gry. Emilka nie proponuje, więc gram kolejną partię z Kamilem Leszczyńskim. Informacje o moich kolejnych prywatnych streamach tego typu to BNB, czyli Blice i Bulety, zawsze będą ogłaszane na moim profilu facebookowym Zbigniew Pakleza, Grandmaster and Globetrotter. Więc serdecznie zapraszam na obserwowanie tego profilu. Mam nadzieję, że zaraz w czacie zostanie wklejony adres do mojego profilu. Tam, żeby nikt nigdy nie przegapił, będę zamieszczał informacje nie tylko o takich streamach. Myślę, że niedługo zacznę wrzucać informacje również o ciekawych turniejach, które można rozegrać na całym świecie, w których uczestniczyłem. Między innymi na Wyspach Kanaryjskich, jak szachy wyglądają na przykład w Stanach Zjednoczonych albo nawet w Panamie. Więc w tych wszystkich grach w szachy grałem, więc będę starał się zamieszczać jakieś takie też ciekawostki na temat tych miejsc. Bo zawsze starałem się łączyć grę w szachy z takim zwiedzaniem świata, poznawaniem świata i no, wdzięczny jestem losowi za to, że no było to możliwe dzięki specyfice tego sportu. Co tutaj mamy? No przewaga białych na pewno z uwagi na tego gońca na C8 pasywnego. Będę musiał tylko dokończyć rozwój i skoordynować działania moich figur, ponieważ na razie stoją tak trochę, no można powiedzieć, bez ładu i składu. Już został wklejony link do mojego profilu facebookowego, więc serdecznie wszystkich tam zapraszam. Dopiero niedawno go założyłem, teraz postaram się więcej informacji tam zamieszczać. No i na pewno wszystkie informacje o streamach tam będą dla wszystkich dostępne. Tak, mogłem nie dopuścić do D4, to chyba mój błąd, tak mi się wydaje. Ale punkt na D6 w sumie jest puszczony. Zastanawiam się, jak to wszystko rozwiązać. Goniec H4, ruch mi się narzuca z uwagi na to, żeby ta wieża z tej otwartej linii D musiała się ewakuować. F6. No ten ruch też jest możliwy, ale jakieś nowe słabości, myślę, mogą się pojawić w obozie przeciwnika, no bo punkt E6 jest słaby, punkt F6 może być słaby. Postaram się jakoś to wykorzystać i moją figurę z tempem wyprowadzam, co jest bardzo ważne. Stream jeszcze potrwa jakieś 15 minut, więc i jeszcze będę miał okazję z kimś na pewno zagrać. Jak idea się przyjmie, jeżeli będzie zainteresowanie, takie mniej więcej jak jest teraz, czyli całkiem spore, to myślę, że będę kontynuował te streamy. No bo myślę, że to jest taka fajna idea, jak stwierdziłem, że żaden arcymistrz się nie dziela w ten sposób, żeby trochę, że tak powiem, tą społeczność szachową zbliżyć do siebie, to stwierdziłem, że ja postaram się to zrobić. No, tak szybko zrobiłem roszadę, nie za szybko licząc, tak po prostu czułem, że to dobry ruch.
Ale w tej pozycji może trochę więcej kalkulacji trzeba było zrobić. No czarne się przygotowują chyba do ruchu. Nie no, G5 to nie mogło za bardzo zagrać. No mam tutaj zagwozdkę, co zagrać. Pozycja chyba nie trzeba nikomu mówić. No bicie na F6 wydaje się logiczne. Jeżeli pionek zabije, no właśnie, skoczek musiał zabić na F6. Więc teraz możemy chyba zabić i zagrać F5. I pozycja powinna być wygrana, ponieważ grożę zabić na E6 pionkiem i potem punkt na F6 będzie niemożliwy do obrony. Więc pozycja w tym momencie jest wygrana. No to jest dobry przykład na to, jak potwornie silne potrafią być gońce, tak? Obydwa gońce po prostu siały spustoszenie w obozie czarnego. Punkty F6 i E6 słabe. Król również do najmocniejszych nie należy. No tutaj już czarne mogą się spokojnie poddać. Pionek na F6 pada, dwa pionki więcej. Partię dość łatwo udało mi się wygrać. Zagram jeszcze z Fifikiem 999, tempo 2 minuty, jedna sekunda na ruch. Zagram teraz może nie C6, co już grałem się parę razy, tylko E5, zaproszenie do końcówki, co często białe czynią. A tutaj jednak postanowiły zagrać inaczej i hetmanem zabić na D4. No ciekawy wybór. Straciły trochę tempa, no jest to oczywiście znana reguła, żeby hetmanem w debiucie za dużo tych ruchów nie robić. Białe tutaj do tej zasady się nie stosują i będę starał się to wykorzystać. Myślę, że nie mam tu większych problemów w tej pozycji. No, ruch E5 jest moim zdaniem ryzykowny. A i skoczkiem chcą zabić na E5. No, nie wiem, czy tutaj zaraz nie będę miał jakiegoś bicia na D1. No, dużo, dużo ciekawych pomysłów w mojej głowie się pojawia. Zabić na D1 to chyba zabije. Chyba biały skoczek zabije na D... Nie, jednak nie. No, jestem ciekaw... To wszystko się tutaj trzyma. Skoczek E4 wygląda naturalnie. Grozi skoczek F2, więc a jeżeli białe zabiją na E4, zabije gońcem. I tutaj ta para gońców będzie miała, no dominuje kompletnie. Wisi pionek na C2, zaraz zagram F6. Przegonię tego skoczka z tej pozycji. No pozycja jest, no ogromna przewaga. Ogromna przewaga czarnego. Nawet nie wiem, czy już ta pozycja nie ociera się o wygraną. W szczególności, że teraz chyba po goniec C2 biała wieża nie ma pola dla siebie, bo po wieża F1 nastąpi goniec D3. Ze zdobyciem figury. Tak więc pozycja jest wygrana. Fifik jednak stracił dużo na tym, że hetmanem zabił na D4 w debiucie i stracił tempo no, na dwa ruchy hetmanem. Hetman bije D4 i hetman D1, co nigdy nie jest dobrym pomysłem. Jeśli kibice jeszcze mają jakieś pytania do mnie, to ostatnia w sumie chwila na to, bo zostało 10 minut. 10 minut streamu, więc jeżeli ktoś chce czegoś się dowiedzieć, czy o planowanych streamach, czy o tej akcji z okazji Dnia Dziecka, o której przypominam, 31 maja, ostatni weekend maja, szachowy Dzień Dziecka od godziny 10 do 20 przez całą sobotę, praktycznie całą niedzielę będziemy organizować wspólnie z PZ Szachem strasznie dużo imprez, turnieje, symultany, konkursy, wykłady, no cała masa rzeczy, więc serdecznie zapraszam wszystkich oczywiście, nie tylko dzieci. Pytanie od kibica, co lepiej mieć, parę gońców czy zdwojony pion od przeciwnika? No, jak na wiele pytań odpowiedź brzmi podobnie, to zależy. To zależy, zdwojone pozycje, czy to są zizolowane zdwojone pionki, w jakiej strukturze,
Ja często gram debiuty, gdzie dostaję te zdwojone pionki i czuję się w miarę komfortowo z tymi pionkami w tych pozycjach. Para gońców na pewno jest silna, ale na ogół w otwartej pozycji takie gońce potrafią się wykazać. Więc tutaj nie ma jednej, że tak powiem, definitywnej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Więc to wszystko zależy po prostu od pozycji. No i prawdopodobnie na tym też w tych płaszczyznach można twierdzić, że właśnie arcymistrzowie czasami dlatego są arcymistrzami, czy mają rankingi 2600, 2700, że takie niuanse o wiele łatwiej wychwytują niż zawodnicy z niższymi rankingami. Król F1, myślę, że to był Miss Glik Stasiowskiego. No właśnie napisał, że chciał roszadę. No tak, to jest urok szachów internetowych. Każdemu choć jeden Miss Glik w życiu, myślę, się zdarzył. Więc to żadna nowość. Jutro, przypominam, stream o 16. Zastanawiałem się też, czy nie streamować mojej partii, którą będę rozgrywał w lidze angielskiej. Jutro o godzinie 20.30 reprezentuję barwy Celtic Tigers. Bardzo fajna drużyna, bardzo fajna idea, żeby ligę przenieść przynajmniej tymczasowo do internetu. No i gram tam właśnie dla celtyckich tygrysów tempem 45 minut plus 15 sekund na ruch, więc to jest naprawdę bardzo długa partia. Po partii robimy potem zooma, kto chce pije piwko, więc bardzo fajnie. Więc bardzo mi się cała ta idea podoba i nawet się zastanawiałem, czy tej partii nie streamować, tylko taka jedna długa partia, nie wiem, czy nie byłoby za dużo przynudzania dla kibiców mimo wszystko. Więc póki co jeszcze na tego streama się nie decyduję, choćby też dlatego, że tego streamowania w zbliżających się dniach jest naprawdę, naprawdę sporo, więc myślę, że tutaj to streamowanie tej ligi angielskiej nie jest jeszcze super niezbędne. Coś tutaj chyba nie pograłem najlepiej, to B3 to był chybiony pomysł chyba. Skoczek, zagram profilaktyczny ruch, H6, żeby zabrać pole G5, lufcik dla króla, no kilka funkcji spełnia ten ruch. Białe i tak zagrały G5, no całkiem niegłupio ten ruch wygląda. Coś tutaj nie pograłem najlepiej ewidentnie. Mogę mieć tu zaraz problemy niestety. Biały goniec pójdzie na C4 i się uaktywni. Będę musiał zagrać goniec E8 jakieś. Nie, skoczek poszedł na C4, co może trochę dać mi czasu na jakieś przegrupowanie sił. Tylko jak to przegrupowanie rozpocząć? Oto jest pytanie. Może wymienię tego aktywnego skoczka i przy okazji podwalę pionka na E5, bo biały może zabić na H7, zagrać hetman H5 i zabić na E5. Czego oczywiście nie widziałem. Ale na pewno mam tu rekompensatę za te dwa pionki, choćby z tego względu, że te pionki białych są trochę rozbite, mam parę gońców, więc powinienem mieć tu spore szanse. Chyba że dalej będę podstawiał materiał, co niniejszym chyba czynię. Nie wiem, czy skoczek bije F7, nie jest możliwe. Król E2, no ciekawe, że białe się decydują królem iść do przodu. Na pewno będą miały problem tutaj z czasem. Tak, i Stasiowski nie dał rady, ale Stasiowski, no tutaj się napociłem przy tej partii. No to pora chyba na ostatnią partię. Widzę jedno wyzwanie, więc zagram z For Game Not Money. Grałem z tym zawodnikiem już, bo tak chyba grałem, tak mi się kojarzy. No to obrona skandynawska właśnie. Sobie przypomniałem o tym, że na ostatnim streamie obiecałem Piotrowi z Gliwic, że zagram obronę, którą byłem w juniorskich czasach przede wszystkim kojarzony.
bo to był mój jedyny debiut na E4. Nie polecam oczywiście takiej strategii nikomu, żeby mieć tylko jeden debiut i to taki debiut bardzo podejrzany na E4. Więc to będzie moja ostatnia partia, bo do 21.30 generalnie planowałem maksymalnie tego streama, więc zapraszam wszystkich na mojego streama piątkowego o godzinie 20. Znowu będę grał z wszystkimi chętnymi Polakami. I oczywiście na wszystkie inne streamy, które będę prowadził dla Polskiego Związku Szachowego, czyli z Mistrzostw Europy i jutro rozpoczynającego się turu Magnusa Carlsena. Myślę, że będzie masa emocji w tym turnieju. No tutaj problemów żadnych w debiucie mój przeciwnik mi nie stworzył. Mam już przewagę. Znowu mam parę gońców. Tak zrobił się taki trochę tematyczny stream. Tak jakby wszyscy przeciwnicy chcieli, żebym udowadniał im, też stoi nie najgorzej. Białe próbują zagrać C3 i trochę ten łańcuch pionowy swój wzmocnić. Skoczka władować na C4, który będzie stał całkiem przyjemny, ale to nie za wiele tam ten skoczek zmajstruje. Zagram B5 i po C3 zagram A5 z planem B4. To jest tak zwany atak mniejszościowy, znany z gambitu hetmańskiego, nieprzyjętego. Mały i słaby. Albo zabiję na B4, to wtedy pionek na D4 będzie słaby. Więc to taki typowy plan w tych strukturach, no bo to jest struktura idealna z gambitu hetmańskiego, tylko że odwróconymi kolorami. Zaraz prawdopodobnie czas antenowy na Chess.com TV mi się kończy, więc wszystkich chętnych, jeżeli chcą obejrzeć partię do końca, zapraszam na kanał na YouTubie PZ Szachu. Bardzo polecam włączyć sobie tam subskrypcję, bo wszystkie praktycznie streamy PZ Szachowe na YouTubie są umieszczane, więc serdecznie polecam subskrypcję sobie włączyć i te powiadomienia. Pionka na C3 już zdobywam. Realizacja tej pozycji nie będzie jakaś super prosta, bo pionki są tylko na jednym skrzydle. Ale na tym czasie myślę bardzo ciężko z praktycznego punktu widzenia będzie białemu się bronić, ponieważ ten słabość na D4 pozostała. Muszę tylko zrobić jakieś profilaktyczne ruchy typu H6, żeby tutaj nigdy jakieś motywy matowe nie groziły. Czy ja mogę coś agresywnie zagrać? Nie. Nie ma co. Nie ma co kombinować za dużo. Zrobię profilaktyczny ruch. Zaraz wieżę włączę do gry na pole C8. Na biały nie ma żadnych kontrszans, co jest bardzo, bardzo istotne w tej pozycji. Teraz nawet mogę zaoferować wymianę hetmanów. I białe nie bardzo mają jak jej uniknąć. I pionek C jest wolny. I w połączeniu z tymi gońcami no po prostu załatwia sprawę. Zaraz zagram goniec A3 i no i praktycznie koniec, bo pionek pójdzie na C3, C2, C1. Białe nie mają kompletnie nic do powiedzenia w tym temacie. Jeszcze jakiś skoczek E2 mogło nastąpić. D5 pomysłowo na pewno, żeby na C2 zabić gońcem na B2 oczywiście. Co tutaj zagrać tak najpewniej? Może zabiję po prostu tego pionka. Co się będę patyczkował. Teraz mamy do wyboru. Zagram F6 i po gońcu D4 chyba wierzę. Aha, no to tutaj białe już postanowiły oddać figurę. No tak czy siak, to była ostatnia partia tego streama. Serdecznie dziękuję wszystkim graczom i kibicom za aktywny udział w tym streamie. Zapraszam jutro na godzinę 16:00. Będę komentował wspólnie z moim gościem
Pierwszy dzień turnieju organizowanego przez Magnusa Carlsena. Będzie grał Jan Krzysztof Duda, więc emocje gwarantowane. A na dzisiaj to już tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę jeszcze raz i życzę miłego wieczoru. Do widzenia.